Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj środa, trzecia już audycja z Nowego Rzutu. Jutro postaram się nagrać, może w plenerze. Zależy od pogody, czy będzie wszystko płynąć, odwilż, czy jednak ten śnieg się utrzyma i jakieś słoneczko nam zaświeci. Zobaczymy. Jak nie jutro, to najwyżej pojutrze. Chciałbym tak z tymi codziennymi audycjami dotrwać do niedzieli, żeby jakoś wyrównać ten okres, kiedy mnie nie było. Dzisiaj temat niezwykle istotny. Na wokandę weźmiemy sobie tom trzeci, Era Kobiet, który wydałem zaraz po powrocie do... Nie tak zaraz, jak się tutaj ustabilizowałem, wróciłem w 2016. Miałem jeszcze wtedy upadłość, musiałem się zajmować upadłością. Jednak po tych 30 ponad latach w Wielkiej Brytanii, mimo że tu przylatywałem, to jednak wymagało czasu, żeby się tutaj odpowiednio ustabilizować i zacząć żyć tymi realiami, które się przez te 30 lat zmieniły, ale udało mi się w 2018 wydać właśnie tom trzeci, Era Kobiet, pierwszy po dłuższej przerwie, bo tom pierwszy, co mówią zmarli, był wydany w 2010, a tom drugi, Jak umierał Bóg, w 2011, także po dłuższej przerwie. Później to już poszło, 4, 5, 6, 7, 8, w tej chwili przygotowuję 9. I własną książeczkę pod roboczym tytułem Jak fałszywe dogmaty wiary prowadzą do upadku tej cywilizacji. Doprowadzą. Niestety. Tak będzie. Mówiłem o tym wczoraj. Dzisiaj temat niezwykle istotny. A więc poczęcie, ciąża, kwestia przerywania ciąży, aborcja i wszystko z tym związane. Dyktowania jasno mówią i podkreślają, że życie zaczyna się z pierwszym oddechem przemożnego ducha. Życie to nie jest ciało fizyczne samo. To jest nasz ten właśnie przemożny duch, który wskakuje w to rodzące się ciałko z pierwszym oddechem i wtedy jest człowiekiem. Mnóstwo jest dyktowań na ten temat. Zaraz tutaj zacytuję parę wyimów. W każdym razie to, co się teraz dzieje, to są straszne rzeczy. No bo kto będzie odpowiadał za te cierpienia tych wszystkich kobiet, które no może nie jest tak tragicznie jak w Nikaragui, ale prawie jest tak tragicznie, żeby kobieta, która nosi w sobie chory płód, była skazywana na urodzenie tego płodu. A w ogóle, żeby kobieta, która decyduje, czy chce mieć dziecko, czy nie, w ogóle, żeby jej jakiekolwiek prawa narzucać. Tutaj Kościół włożył te swoje brudne łapy w ciało, w płód, w ogóle jakby zapominając, że przez wieki głosił, że człowiek to jest przemożny duch, nieśmiertelny. Bo przecież tak Kościół głosi, prawda? Co jest zresztą zgodne z prawdą. Każdy z nas jest przemożnym duchem. Korzysta tylko z tego danego ciała w danym życiu fizycznym. W momencie ostatniego oddechu śmierci fizycznej opuszcza swoje ciało fizyczne, martwe, które zaczyna się szybko rozkładać i szuka sobie ewentualnie kolejnego ciałka, które chciałby wskoczyć w momencie pierwszego oddechu. To, co się dzieje w momencie zapłodnienia, te wszystkie kompletne bzdury wyssane z palca, które
Kościół teraz tak imputuje i wkłada, a politycy to powtarzają. Ja się tak zastanawiam, kto będzie odpowiadał za te cierpienia tych kobiet. Bo wszędzie jest odpowiedzialność. Co posiejesz, to zbierzesz. Nawet za decyzje polityczne się odpowiada w takim czy innym życiu. Taki polityk, który strasznie naciska na zmianę, ci, którzy naciskali na zmianę tego i zaostrzenie tego i tak już drakońskiego prawa aborcyjnego, urodzą się takimi kobietami i będą zmuszone wbrew swojej woli urodzić niechciane dziecko, być może z gwałtu i tak dalej, żeby doświadczyć tego bólu, który stworzyli kobietom. No bo tak ten świat działa. My albo doświadczamy bólu i w ten sposób się uczymy, bo przez ból się szybciej uczymy, albo doświadczamy radości ze względu na swoje pozytywne, dobre uczynki. Tak jest ta energia boska. Tak funkcjonuje, tak zresztą to Jezus Bóg mówił, chodząc z uczniami, apostołami po ziemi. Co posiejesz, to zbierzesz. Akcja i reakcja, przyczyna i skutek. A wszystko osadzone na reinkarnacji. Także tu mamy straszną rzecz, ubezwłasnowolnienie kobiet przez wieki. Od Pawła Apostoła się wszystko zaczęło, który nie jest święty, oczywiście podyktował. Będzie sporo o aborcji i o tym wszystkim w dyktowaniach Jezusa Chrystusa, Boga w Biblii XX wieku, katechizmie uczciwego człowieka. Nic, żadne prawo boskie nie może być krzywdzące, niesprawiedliwe wobec kogokolwiek. A to, co pouczenia Pawła Apostoła uczyniły, to skrzywdziły na wieki kobiety. Nie miały żadnego prawa. Jeszcze niedawno, w XX wieku, na przykład w Szwajcarii, dopiero kobiety otrzymały prawo głosu. Nie mówiąc o innych krajach, 200-250 lat temu nikomu się nie śniło o prawach wyborczych dla kobiet. Ona miała siedzieć w domu, rodzić dzieci i być posłuszna mężowi i spełniać jego polecenia, bo taką jej rolę wyznaczył w swoich listach i naukach Paweł Apostoł, które Kościół skrzętnie podchwycił i przez wieki promował. To, że Kościół głosi, że życie człowieka zaczyna się w momencie zapłodnienia, jest chyba jednym z największych absurdów i kłamstw, jakiego dopuszcza się religia katolicka, wychodząc z założenia, że wszystko, co się dzieje z woli Boga. W związku z tym też zapłodnienie musi być z woli Boga. Nic takiego. Tymczasem wszystkie prawie duchy mówią, że same sobie wybierały, kiedy się chcą urodzić, gdzie się chcą urodzić, oczywiście w takim zakresie i u takich przyszłych rodziców, czy matki, czy w takim środowisku, na jakie sobie zasłużyły, żeby doświadczyć tego, jakie kiedyś same były matkami, czy ojcami. Kobieta nigdy nie ma w sobie dwóch duchów, tak jak to widzi w tych absurdalnych, krzywdzących, strasznych pouczeniach Kościół katolicki. Kobieta ma zawsze tylko swojego ducha. Duch, który chce się urodzić, przydziela się tylko do płodu. Mówi się, że płody kopią i tak dalej. Oczywiście sam przysłuchiwałem się, jak płód kopie i tak dalej, rączkami, nóżkami. Więc tu się wychodzi z założenia, że to już jest życie. To jest tylko fizyczne życie. I tu jest jedna niezmiernie bardzo ważna kwestia, która jest też pomijana przez wszystkich. Dziecko powinno być owocem miłości, powinno być chciane, wyczekiwane, z utęsknieniem, kochane. Tak było w moim przypadku. Dlatego nie dziwię się, że ten duch, który zdecydował się urodzić u
swojej matki, mojej byłej żony i mnie, jakby dawał znać, cieszył się, że już wkrótce połączy się w momencie pierwszego oddechu z tym ciałkiem i będzie naszym synem, dzieckiem. To jest ta zasadnicza różnica, przez wszystkich ignorowana i pomijana. Natomiast kobieta, jeżeli jest ciąża niechciana, znienawidzona, kobieta chce się pozbyć tego płodu, bo nie chce z takich czy innych powodów. No, chociażby gwałt, czy przemoc, albo przypadek, nie może sobie pozwolić, to by jej zrujnowało życie. Ten kochanek gdzieś uciekł, zniknął, prawda, skazana byłaby na samotne wychowywanie dziecka, została tutaj całkowicie ubezwłasnowolniona. I taki płód znienawidzony nie będzie się przytulał, ten duch, który ma się urodzić do takiego płodu i nie będzie dawał znać, że jest szczęśliwy. Nie, on się będzie musiał urodzić, bo być może takie będzie musiał przykre doświadczenia zebrać, żeby zaraz po urodzeniu zostać gdzieś podrzuconym albo nawet uśmierconym, zabitym, co jest od pierwszego oddechu stuprocentowym morderstwem. No takie też doświadczenia te nowonarodzone, parogodzinne czy parodniowe dzieci też zbierają, też muszą tego doświadczyć. Także nic dziwnego, że tutaj, jeżeli ta ciąża jest znienawidzona, a kobieta poprzez obostrzenia, mimo że medycyna daje takie możliwości, poprzez fałszywe, fatalne pouczenia, za które księża i politycy będą indywidualnie i osobiście odpowiadać jako kobiety, gdy się urodzą kobietami, jestem o tym święcie przekonany, każdy z nich będzie odpowiadał, tak jak odpowiadają w Nikaragui i tak dalej. Także tutaj sprawa, kwestia płodu jest bardzo jasno postawiona i ona będzie bardzo jasno i klarownie też wyłożona w dyktowaniach Jezusa Chrystusa, Boga, Stwórcy naszych rodziców duchowych. To jest jeden z przełomów, który przyjdzie. Takich przełomów, które zawalą tą cywilizację, będzie bardzo dużo. Ale to jest ten dogmat strasznie krzywdzący kobiety od Pawła Apostoła, kobiety chrześcijańskie, który się też zawali ku uciesze, ku radości Pawła Apostoła, który już się cieszy, bo jak sam podyktował. A teraz wyjaśnię, ja cierpię nie dlatego, że byłem złym człowiekiem. To z dyktowania Pawła Apostoła, ja te dyktowania wrzucę też na stronę Facebooka, dyktowania ludzi w duchu. Kto chce, będzie sobie mógł poczytać, ale oczywiście zachęcam wszystkich do nabywania ośmiopaku, do polecania tych audycji znajomym. A teraz Paweł Apostoł. A teraz wyjaśnię, ja cierpię nie dlatego, że byłem złym człowiekiem. Nie dlatego cierpię. Ja cierpię za te swoje nieprzemyślane, niemądre wypowiedzi w listach, głównie do Koryntian i Efezjan również. Jakże teraz jest mi za to boleśnie, bo gdziekolwiek chrześcijańskiej kobiecie dzieje się krzywda, to tak jak gdyby była uczyniona moimi rękami. A ja zapytuję, tak jak Mahomet, który cierpi stokrotnie więcej ode mnie, jeżeli matką waszą nie byłaby kobieta, czy należelibyście do ludzkości? Stokrotnie nie. A więc jak można było uczynić kobietę jak gdyby drugiej klasy człowiekiem? A jak ja tę kobietę uzależniłem we wszystkim od mężczyzn? A mówić też jej nie dałem w domu Bożym. Dlatego nawet dziś nie dają kobietom praw kaznodziejskich, pozwolić być księdzem religii Bożej również. Straszne są prawa, przyczyny i skutki potem. Od nich nie ma. Ucieczki. Tu jeszcze w imy mogę przeczytać z tomu trzeciego Pawła Apostoła. Bo gdziekolwiek chrześcijańskiej kobiecie dzieje się krzywda, to tak jak gdyby była uczyniona moimi rękami. Oto słowa nieświętego Pawła Apostoła.
Za każdym razem z pierwszym oddechem, już jako nowy człowiek, tuż po urodzeniu się, mój duch wchodził w ciałko noworodka. On mówi o swoich życiach, zanim nie urodził się jako Paweł Apostoł, bo od tego czasu nie rodził się, cierpi poprzez te swoje fałszywe pouczenia, które nadal ciągle obowiązują. I też jest jednym z tych frontmenów wyczekujących tego zawalenia się tej cywilizacji i tych fałszywych pouczeń. Nie wolno władzom Kościoła ulegać niesprawiedliwości, żyć w zafałszowanej rzeczywistości, to co się dzieje. Jeżeli wy, mężczyźni, należycie do rodziny ludzkiej, jesteście ludźmi, to dlatego, że matką waszą nie była słonica, lwica lub żmija, a kobieta. Proste, ale bezpośrednie, mocne słowa. Powtarzam jeszcze raz, usunięty płód, nie mający w sobie ducha, to jeszcze nie człowiek. Dlatego płód można zawsze usunąć. Gwałty ciągle dowodzą, że kobieta to człowiek drugiej klasy, że powinnością jej jest posłuszeństwo mężczyźnie. Tak, to prawda. Gwałt nie jest kwestią zaspokojenia seksualnego, a wykazania wyższości, że to ja tobą rządzę, jesteś, musisz mi być posłuszna, jesteś moją niewolnicą. W tym tomie trzecim mnóstwo kobiet podyktowało, które walczyły o prawa do lepszego życia, dyktowania kobiet, które swoim życiem i działalnością przyczyniły się do poprawy losu połowy ludzkości. Także bardzo ciekawy ten tom trzeci. Nel Halina Noel od razu dała mi znać, że to powinien być po przyjeździe do Polski pierwszy tom, jaki powinienem wydać. I tutaj Margaret Higgins Sanger, pionierka kontroli urodzin i świadomego planowania rodziny w Ameryce i w Anglii na przełomie XIX i XX wieku. Wiem, że ci inowiercy ateiści, ludzie przydzielający się do przeróżnych sekt religijnych, bo żadna poprzednia im nie odpowiada, będą pierwsi, którzy pójdą za Bogiem. Za Bogiem, jak już zawita do nas, przyjdzie i obali te wszystkie strasznie krzywdzące nas, a powtarzane jak mantrę ze świętością dogmaty Kościoła, dogmaty nadal powielane i głoszone, że to jest tak i inaczej już być nie może, te dogmaty runą. Nadchodzi właśnie wielka zmiana. Ja się bardzo cieszę. Będą zawirowania, będą różnego rodzaju trudności, jakieś lokalne wojny pewnie, zamieszki. Być może i ziemia się odezwie, bo to jest też indywidualna świadomość w postaci trzęsień ziemi czy jakichś kataklizmów. Ale jest to nieuniknione. W tej chwili staczamy się na samo dno. Jest coraz gorzej, coraz bardziej krzywdzimy siebie właśnie przez te fałszywe pouczenia. Trzymamy się kurczowo tych dogmatów. Ja się spotykam pełno ludzi. Okej, ale tylko nie ruszajmy Kościoła, bo to nie. Krytykujmy wszystko. I nikt się nie bierze za logiczną krytykę tych dogmatów, bo albo ktoś mówi, okej, nie wierzę w ogóle, to wszystko bzdury, Kościół, ale to też nie jest droga. Trzeba wziąć na wokandę te wszystkie fałszywe dogmaty i starać się pokazać ludziom, gdzie tkwi fałsz, gdzie jest wyłuskać to, co jest boskie, a to, co zostało narzucone przez mózg, umysł ułomnego człowieka z takich czy innych praktycznych względów, jak chociażby celibat, jak chociażby wprowadzenie, wykluczenie reinkarnacji, prawa przyczyny i skutku z pouczeń Jezusa w VI wieku, uznanie tego za herezję. A Sigrid Ansett, laureatka Nagrody Nobla,
norweska powieściopisarka podyktowała. Jezusa Boga życzeniem było umrzeć na krzyżu, tak jak przedtem oddać hołd człowiekowi, człowieczeństwu, a nie majętności. Myślę, że teraz jedną z najważniejszych rzeczy będzie oddanie hołdu prawdzie, Bożej sprawiedliwości, sprawiedliwości wobec wszystkich dzieci. Ja spotykam wielu otwartych ludzi, którzy świadomie omijają ten temat fałszywych dogmatów Kościoła, nie ruszają tego, jakby tak lawirują. Rozumiem, robią to ze swoich takich czy innych względów. Każdy chce żyć, każdy chce zarobić. Mary Stopes, szkocka feministka, pionierka upowszechniania wiedzy o kontroli urodzin, też przełom XIX-XX wieku. Poczęcie dziecka nie jest z woli Boga. Zawsze z naszej nieprzymuszonej, wolnej woli. I jeszcze baroness Edith Summerskill, którą pani Halinka poznała i ceniła, dużo rozmawiały. Angielska polityk, minister zdrowia. Pomogłam wielu, bardzo wielu kobietom w usunięciu ciąży. A jak mi one dziękowały? Bo wiecie, ja nie brałam pieniędzy od takich za porady, a to, co aranżowałam, było tym biedaczkom dokonane bezpłatnie w imię miłości do ludzkości. Tu się zwracam do kobiet, pomagajcie sobie nawzajem, jak możecie i tak dalej. Nie przejmujcie się tymi drakońskimi, fałszywymi dogmatami, które Kościół pompuje nam już jako dzieci o ciąży, o poczęciu, o tym, że o nienarodzonych dzieciach nie ma czegoś takiego jak nienarodzone dziecko. Nie istnieje nienarodzone dziecko. To jest absurd. Kompletny bełkot, bzdura wymyślona przez zwierzchników Kościoła katolickiego. Są płody, tak. I w momencie pierwszego oddechu to jest człowiek. Stuprocentowy, pełnoprawny człowiek. Od tego momentu już jest zbrodnią zabić takie dziecko. Ale płodu można się pozbyć jak niepożądanego gościa. Pani Halinka zresztą miała aborcję dwa razy jako młoda kobieta. Pewnie kiedyś o tym opowiem, bo sama raczej tego... Chyba gdzieś na jakieś notatki trafiłem, także też je w którejś z książek umieszczę. Dwa razy poddała się aborcji i co? Otrzymała ten wielki dar. Nie przeszkodziło jej to zupełnie w niczym. Ja też pomogłem. Pomagałem w liceum, bo poprzez mamę znałem dobrego lekarza ginekologa, który dobrze robił aborcję. I wiele dziewcząt, które zaszły w ciążę z kolegami moimi, czy to z mojej klasy, czy z innego liceum, skorzystały z tej pomocy. Wiele z nich przez wiele lat było mi wdzięczne, bo wtedy jako licealistki, gdyby się znalazły z dzieckiem, nawet z tym chłopakiem, to ich życie byłoby rzeczywiście pokiereszowane. Wszystkie, które poddały się wtedy aborcji, którym dopomogłem, miały później dzieci, pozakładały rodziny i szczęśliwie sobie żyły. Niektórzy wyemigrowali do Stanów, do Kanady, żyją w Polsce i proszę bardzo. Nie ma tutaj i nie było nigdy żadnego grzechu. W świecie ducha tak to jest, że gdy jakaś kobieta zachodzi w ciążę, te duchy natychmiast się o tym dowiadują i mogą się przydzielić do danej przyszłej matki. Oczywiście każdy chciałby się urodzić u szczęśliwych rodziców, ale nie każdemu to jest dane. My sobie wybieramy na zasadzie, tak jak mówiłem, tego doświadczenia z poprzednich
z poprzednich żyć. Także zawsze u takiej matki, na jaką sobie zasłużyliśmy, jak i sami kiedyś byliśmy matką, jeżeli matka nas porzuci, no to trudno widać sobie na taki los. Zasłużyliśmy, musimy tego doświadczyć. To chyba wystarczy na dzisiaj. Jutro następny temat. Seks jako boski dar. Seks jako dar od Boga. Nie mylić z miłością, bo to zupełnie coś innego. Postaramy się to właśnie rozdzielić, ale to jutro. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrybowania. Polecajcie audycje znajomym, jeżeli one prowokują Was do przemyśleń, prowokują Was do obalania tych dogmatów wiary, które tkwią w Was mocniej lub silniej. Jeżeli dzięki tym dyktowaniom i temu, co ja mówię, staracie się wyłuskać Bożą miłość, staracie się wyłuskać rodziców duchowych zza tych chwastów, którymi zostaliśmy załadowani od dziecka poprzez te fałszywe, kłamliwe dogmaty wiary. Jeżeli zobaczycie tą wielką miłość swoich rodziców duchowych, mamusi, ojczulka, rodziców duchowych w jednej postaci, no to zadanie tych audycji i tych dyktowań przede wszystkim będzie spełnione. Bo to, co ja mówię, to jest jedno, ale przede wszystkim dyktowania, jak wiem, wywołują na Was największe wrażenie i tak powinno być i zmuszają do przemyśleń. To, co kolejne konkretne duchy w tych 8 tomach podyktowały. Zapraszam oczywiście, jak zawsze na końcu, jak polecajcie audycję znajomym, polecajcie książki. Kupując je, dowiadujecie się o tej wielkiej prawdzie Bożej. Kupując je w promocji, wszystkie 8 tomów, macie całą tą wiedzę dotychczas opublikowaną w jednym miejscu. Czytajcie, komentujcie i dziękuję raz jeszcze za uwagę i zapraszam na jutro. Do usłyszenia, do miłego.